Nefropatia i retinopatia cukrzycowa. Doktor nauk medycznych Danuta Galicka-Latała. Jak często stwierdza się retinopatię u chorych na cukrzycę? Retinopatia cukrzycowa występuje u około 30% chorych z dopiero co rozpoznaną cukrzycą typu drugiego. Po 20 latach trwania cukrzycy retinopatia u tych chorych występuje aż w blisko 60%. Natomiast u chorych z cukrzycą typu pierwszego na początku choroby, to znaczy przy jej rozpoznaniu, raczej nie stwierdza się retinopatii. Natomiast po 15 latach trwania choroby retinopatia występuje aż u 95% chorych. Dlaczego boimy się retinopatii? Retinopatia jest główną przyczyną utraty wzroku u chorych na cukrzycę pomiędzy 20 a 64 rokiem życia i ryzyko utraty wzroku pojawia się aż 20 razy częściej u osób z objawami retinopatii w porównaniu do osób bez cukrzycy. Wyobraźcie sobie Państwo, że nowy przypadek cukrzycy pojawia się na świecie co 21 sekund, a na każde 90 minut przypada kolejna utrata wzroku związana właśnie z cukrzycą. Objawy retinopatii to mroczki przed oczami, stopniowa utrata wzroku, ubytki pola widzenia, upośledzenie widzenia w nocy, także i zaczerwienienie oka. Na tym zdjęciu macie Państwo pokazany obraz widziany przez pacjenta zdrowego, natomiast po stronie prawej jest obraz widzialny przez pacjenta niestety zaawansowaną retinopatią. Można zauważyć, że są dość charakterystyczne takie czarne plamy przed oczami. Jakie są czynniki ryzyka retinopatii cukrzycowej? Najistotniejszy czynnik ryzyka to czas trwania cukrzycy. Im niestety cukrzyca dłuższa, tym bardziej zaawansowane są zmiany i mniejsze szanse na wyleczenie. Drugi czynnik to niewyrównana metabolicznie cukrzyca, szczególnie wysokie glikemie naczczo, jak i po posiłkach. No niestety kolejny czynnik ryzyka to nadciśnienie tętnicze, i jeszcze podkreśla się znaczenie zaburzeń gospodarki lipidowej, czyli między innymi nieprawidłowego cholesterolu, też i cholesterolu frakcji LDL. Jak i kiedy diagnozujemy retinopatię? U chorych na cukrzycę typu pierwszego takie pierwsze badanie okulistyczne, to znaczy ostrość wzroku, badanie oczu poprzez rozszerzoną źrenicę, należy przeprowadzić w okresie 5 lat od rozpoznania choroby. Natomiast u chorych z cukrzycą typu drugiego specjalistyczne badanie okulistyczne należy przeprowadzić już w momencie rozpoznania cukrzycy. Diagnostyka retinopatii cukrzycowej. Badanie specjalistyczne obejmuje badanie ostrości wzroku, badanie rozpoznawania barw, badanie dna oczu. W razie możliwości bardzo cenne jest wykonanie fotografii barwnej dna oczu. Jakie są postacie retinopatii u chorych z cukrzycą typu pierwszego? W cukrzycy typu pierwszego retinopatia ma dwie postacie kliniczne. Jest to retinopatia nieproliferacyjna, czyli forma łagodniejsza, która nie zagraża bezpośrednio wzrokowi, oraz retinopatia proliferacyjna, która niestety może spowodować zaburzenia widzenia, czasem nawet i bardzo nagle. Jakie są postacie retinopatii u chorych z cukrzycą typu drugiego? W cukrzycy typu drugiego również stwierdza się retinopatię nieproliferacyjną oraz proliferacyjną. Należy jednak pamiętać o obrzęku plamki. Plamka to takie miejsce siatkówki, które najlepiej widzi. I zmiany cukrzycowe w plamce, tak zwany cukrzycowy obrzęk plamki, występują w obu postaciach retinopatii. W podsumowaniu należy podkreślić, że dla chorych z cukrzycą typu pierwszego największym zagrożeniem dla wzroku jest retinopatia proliferacyjna, natomiast dla chorych z cukrzycą typu drugiego obrzęk plamki. Jak często przeprowadzać badania okulistyczne? Jeśli pacjent ma cukrzycę i nie ma zmian na dnie oczu, to badania powinny być przeprowadzane co roku.
Jeśli chory ma objawy retinopatii nieproliferacyjnej, to powinien być kontrolowany przez okulistę raz na pół roku, a w przypadku bardziej zaawansowanej choroby nawet co 3 miesiące. W przypadku cukrzycowego obrzęku plamki chory powinien być natychmiast skierowany do konsultacji okulistycznej celem rozważenia wykonania pilnego zabiegu laserowego. Jeśli chory na cukrzycę ma nasilone zaburzenia ogólne, metaboliczne, źle wyrównaną cukrzycę, to nawet powinien być badany przez okulistę co 3 tygodnie, niezależnie od stopnia zaawansowania zmian na dnie oczu. Ważne, aby chory pamiętał, że można zapanować nad początkowym stadium retinopatii. Później niestety, gdy obecne są już zmiany w siatkówce, to bardziej jest to zaawansowany problem dla oczu. Jest to też i problem groźniejszy dla oczu, a postępowanie terapeutyczne jest dużo trudniejsze. Zalecenia dla kobiet z cukrzycą w ciąży. Każda kobieta z cukrzycą powinna pamiętać o planowaniu ciąży, a w czasie planowania m.in. o badaniu okulistycznym, podczas którego zostanie oceniony stan oczu. Jeśli okaże się, że są zmiany w siatkówce, to konieczne może być wykonanie zabiegu laserowego przed planowaną ciążą oraz jest konieczna systematyczna opieka okulistyczna podczas ciąży, w tym także rozważenie zabiegów laserowych siatkówki. Jak można zapobiegać retinopatii cukrzycowej? Zapobieganie retinopatii cukrzycowej polega na dobrym wyrównaniu metabolicznym cukrzycy, utrzymaniu dobrego ciśnienia tętniczego oraz leczeniu zaburzeń lipidowych. Retinopatia zaawansowana, opisywana jako proliferacyjna, także makulopatia są przeciwwskazaniem do nadmiernych wysiłków fizycznych. Co to jest zabieg laserowy? Zabieg laserowy, inaczej laserokoagulacja, jest to zabieg polegający na działaniu światłem lasera na siatkówkę. I celem tego zabiegu jest zniszczenie mikrotętniaków, nieprawidłowych naczyń, czyli miejsc, gdzie powstają nieprawidłowe patologiczne zmiany. Ważna też jest poprawa krążenia w obszarach ważnych dla siatkówki w procesie widzenia. Jak wygląda zaawansowana retinopatia? Niestety nowo utworzone naczynia, których nieprawidłowe ściany samoistnie pękają, są źródłem wylewów do ciała szklistego, czasem bardzo masywnych, a proces rezorpcji przebiega niestety bardzo wolno i zmniejsza przejrzystość ciała szklistego oka przez wiele miesięcy. W dalszym etapie może dojść do niestety odwarstwienia siatkówki. Zarówno krwotoki do ciała szklistego, jak i odwarstwienie siatkówki to końcowy etap zaawansowanej retinopatii cukrzycowej. Co to jest witrektomia? Jest to metoda chirurgicznego leczenia retinopatii cukrzycowej, którą wykonuje się u chorych z zaawansowaną retinopatią proliferacyjną z powikłaniami. Witrektomia jest skomplikowaną operacją, obarczoną ryzykiem licznych i ciężkich powikłań, ale obecnie jest to powszechnie stosowana metoda leczenia zaawansowanych postaci retinopatii proliferacyjnej. Jakie są wskazania do witrektomii? Podstawowe cele witrektomii to usunięcie patologicznego ciała szklistego i leczenie odwarstwienia siatkówki. Jakie są inne oczne powikłania cukrzycowe? Zarówno w cukrzycy typu drugiego, jak i u chorych z cukrzycą typu pierwszego mogą występować stany zapalne powiek w postaci np. jęczmienia. Ale nawracające stany zapalne powiek są wskazaniem do oznaczenia glikemii u osób, które uprzednio nie miały rozpoznanej cukrzycy. Czyli jeżeli macie Państwo osoby znajome, u których stwierdza się częste występowanie jęczmienia, proszę zasugerować diagnostykę w kierunku cukrzycy. Poza retinopatią cukrzycową istotną przyczyną utraty wzroku jest też zaćma cukrzycowa. Natomiast w przebiegu długotrwałych, nawracających stanów zapalnych tęczówki ciała rzęskowego u chorych z cukrzycą może dojść do rozwoju jaskr. Kiedy rozpoczyna się cukrzycowa choroba nerek i nefropatia cukrzycowa? Cukrzycowa choroba nerek rozpoczyna się w momencie rozwoju cukrzycy. Przez wiele lat może przebiegać w sposób utajony, nie powoduje żadnych objawów klinicznych.
U około 40% chorych na cukrzycę, zarówno pierwszego typu, jak i drugiego, dochodzi do rozwoju nefropatii cukrzycowej. Nefropatia cukrzycowa jest jednym z przewlekłych powikłań cukrzycy i dotyczy małych naczyń. Powstaje w wyniku uszkodzenia włośniczek, kłębuszka nerkowego. I ryzyko uszkodzenia nerek u chorych z cukrzycą jest około 15-krotnie większe niż u chorych bez cukrzycy. U chorych z cukrzycą typu pierwszego największa zapadalność na nefropatię cukrzycową występuje w drugiej dekadzie trwania choroby. Jaka jest definicja nefropatii cukrzycowej? Nefropatię cukrzycową definiuje się jako stale utrzymujące się wydalanie albumin z moczem przekraczające 30 mg na dobę, zarówno u chorych z typem pierwszym cukrzycy, jak i u chorych z cukrzycą typu drugiego przy nieobecności innych chorób nerek i dróg moczowych. Klinicznie taka ilość albumin w moczu odpowiada obecności jawnego białka moczu. Nefropatia cukrzycowa jest objawem uogólnionego uszkodzenia naczyń i zwykle współwystępuje z retinopatią. Prawidłowe wydalanie albumin z moczem wynosi mniej niż 30 mg na dobę. Mianem mikroalbuminuria określa się utrzymujące się wydalanie albumin z moczu w ilości między 30 a 300 mg na dobę. Gdy natomiast ilość albumin wydalana z moczu jest większa niż 300 mg na dobę, mówimy o makroalbuminurii. Stąd lekarz będzie Państwu mówił o mikroalbuminurii, o makroalbuminurii czy o prawidłowym wydalaniu albumin z moczu. Na tym zdjęciu macie Państwo przedstawione schematycznie wydalanie albumin z moczem dobowym. Po stronie prawej ta duża kropla ma między innymi pokazywać, że tej albuminy w moczu jest rzeczywiście za dużo. Jest to sytuacja, gdzie ścisły nadzór diabetologiczny, jak i nefrologiczny jest u pacjenta konieczny. Jakie są zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w diagnostyce nefropatii? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca wykonywanie badania przesiewowego w kierunku albuminurii raz w roku u chorych na cukrzycę typu pierwszego od 5 roku trwania choroby. Natomiast u chorych na cukrzycę drugiego typu od momentu rozpoznania już cukrzycy. Badanie to należy przeprowadzić i poprzedzić badaniem ogólnym moczu w celu wykluczenia czy też wykrycia jawnego białka moczu lub zakażenia dróg moczowych. Badanie przesiewowe moczu wykonuje się w porannej zbiórce moczu. Takie badanie polega na wykonaniu testu za pomocą paska, który pod wpływem różnej zawartości albumin w moczu zmienia kolor. Nie należy badania wykonywać przy podejrzeniu zakażenia układu moczowego lub w sytuacji złego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Przygotowanie chorego do badania. Dzień dobry Pani. Chciałam zapytać, ponieważ Pani doktor prosiła, żeby zrobić pewne badania. Niemniej jednak chciałam się do tego odpowiednio przygotować. Chciałam Pani zapytać, jak mam pobrać mocz do bakteriologicznego badania? Proszę bardzo. Więc najważniejsze w tym jest to, że musimy najpierw być czyści. Trzeba się podmyć. To jest podstawowa sprawa. Następnie musi Pani mieć odpowiedni pojemnik na to badanie, ponieważ jest to badanie bakteriologiczne. To pojemnik jest jałowy, sterylny. Co ważne, żeby wewnętrznych części tego pojemnika Pani nie dotykała rękami. Po prostu bezpośrednio do tego pojemnika będziemy pobierać mocz. A jak będziemy pobierać? A więc po podmyciu się należy ze środkowego strumienia moczu pobrać dopiero ten mocz. No i potem zabezpieczamy. Co ważne, żeby ten mocz też w miarę szybko został dostarczony do laboratorium. Mówi się, że nawet godzina czasu powinna, w upały na przykład latem, powinno to być dostarczone. To jest to najważniejsze. Jak mam pobrać mocz do badania ogólnego? A więc tak, będziemy potrzebować pojemnik.
pojemnik na badanie moczu, który możemy dostać w aptece. Ten pojemnik nie musi być jałowy, sterylny, tak jak do badania bakteriologicznego, po prostu musi być czysty. No i oczywiście również po podmyciu się pobieramy ten mocz, no i mocz rano, poranny. W ten sposób pani sobie przygotuje mocz do badania, no i dostarczy do laboratorium. Jak mam pobrać mocz do badania albuminy, do kreatyniny? W tym badaniu bardzo ważne jest, aby ten mocz był poranny, świeży mocz. I pobieramy go do pojemnika na mocz, który dostajemy w aptece. Nie musi to być pojemnik sterylny, wystarczy, że jest czysty, przeznaczony do tego celu. No i jak najszybciej dostarczamy do laboratorium. To jest badanie moczu na badanie albuminy. A czasowo jak to ma wyglądać? No myślę, że pani pobierze sobie rano. No i w ciągu tam 2 godzin dostarczy go pani do nas. Jeszcze mam jedno pytanie. Słucham. Jak przeprowadzić badanie dobowe, całodobowe moczu? Więc jest mocz potrzebny ze zbiórki dobowej, więc wykonujemy dobową zbiórkę moczu w ten sposób, że określamy sobie czas, jaki mamy od godziny na przykład 6 rano jednego dnia do 6 rano dnia następnego. Musi to być 24 godziny. I teraz tak, jak pani się obudzi rano przed 6, to proszę mocz jeszcze ten nocny z pęcherza oddać do ubikacji i dopiero od godziny 6 zaczynamy zbierać mocz do przeznaczonego pojemnika. No, trzeba sobie jakiś większy ten pojemnik przeznaczyć i zbieramy go przez cały dzień, całą noc, aż do godziny 6 rano dnia następnego. I to będzie takie całość tego moczu. Następnie powinniśmy ten mocz zmierzyć. Są takie specjalne pojemniki teraz już z oznaczeniem ilości. Dokładnie wymieszać przed odlaniem próbki moczu, bo nie przynosimy całości, tylko prosimy o przeniesienie w pojemniku do badania moczu próbki, z tym, że musimy podpisać imieniem, nazwiskiem, następnie ilość moczu całego z doby i możemy wpisać też daty i godziny. I w ten sposób dostarczamy do laboratorium. Dziękuję bardzo. Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu przesiewowego należy wykonać badanie w kierunku szybkości wydalania albuminy na podstawie ilościowego znaczenia albuminy w zbiórce 24-godzinnej lub nocnej. Badanie szybkości wydalania albuminy można także ocenić za pomocą wskaźnika albumina do kreatyniny w moczu porannym. I po uzyskaniu wyniku dodatniego badania, takie badanie należy powtórzyć jeszcze 2 razy w ciągu 3 do 6 miesięcy. Określenie wydalania albumin w zbiórce całodobowej jest metodą referencyjną, czyli zalecaną w diagnostyce albuminurii. Co wpływa na wydalanie albumin z moczem? Średnie wydalanie albumin z moczem u osoby zdrowej jest poniżej 10 mg na dobę. A czynniki, które zwiększają wydalanie albuminy z moczem, to intensywny wysiłek fizyczny, infekcja dróg moczowych, brak wyrównania metabolicznego cukrzycy, wzrost ciśnienia tętniczego, klinicznie jawna niewydolność krążenia, ostre infekcje, okres operacji, menstruacja, ograniczenie spożywania płynu w diecie, czy też i palenie tytoniu. Zatem jeżeli lekarz leci państwu wykonywanie badania celem oznaczenia ilości albuminy w moczu, proszę pamiętać, żeby tego dnia nie mieć dużego wysiłku fizycznego, żeby starać się o dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy, jak i kontrolę ciśnienia tętniczego. Jakie są możliwości prewencji nefropatii cukrzycowej? Najważniejsze jest wczesne wykrycie cukrzycy i dobre wyrównanie metaboliczne. Bardzo ważne jest też leczenie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych. Wykazano nawet, że gdy nerki pochodzą od osoby cierpiącej na cukrzycę i te nerki są przeszczepione pacjentowi bez cukrzycy, to zmiany cukrzycowe w tych nerkach ulegają cofnięciu. Najważniejsze jest wczesne wykrywanie cukrzycy, zatem i jej dobre wyrównanie metaboliczne. Czy czynniki genetyczne mają znaczenie w patogenezie rozwoju nefropatii cukrzycowej?
Prawdopodobnie do jej rozwoju prowadzi kilka genów w połączeniu z czynnikami metabolicznymi. Wpływ czynników genetycznych potwierdziły badania epidemiologiczne, badania rodzinne, a możliwość identyfikowania chorych na cukrzycę typu pierwszego i też drugiego podatnych na rozwój nefropatii pozwoli na wprowadzenie odpowiedniego leczenia zapobiegawczego, jak i właściwego, skutecznego leczenia nefropatii cukrzycowej. Nefropatia cukrzycowa i co dalej? Nefropatia cukrzycowa jest obecnie najczęstszą przyczyną terminalnej niewydolności nerek. W Stanach Zjednoczonych spośród wszystkich chorych rozpoczynających leczenie nerkozastępcze ponad 50% to chorzy na nefropatię cukrzycową. Nefropatia cukrzycowa, a palenie tytoniu. Wykazano, że albuminuria występuje znamiennie częściej u osób aktywnie palących i palących w przeszłości niż u osób niepalących papierosy w ogóle. Wykazano również, że progresja mikroalbuminurii do jawnego białka moczu jest szybsza u osób palących. Nefropatia cukrzycowa, a dieta. Wykazano ponadto, że ryzyko nefropatii jest większe u osób spożywających duże ilości białka zwierzęcego. Nefropatia, a ciśnienie tętnicze. W warunkach fizjologicznych ciśnienie tętnicze w kłębuszku nerkowym jest regulowane przez skurcz lub rozkurcz tętniczek doprowadzających i odprowadzających krew z kłębuszka. Hiperglikemia, czyli wysokie stężenie glukozy, powoduje wzrost ciśnienia w kłębuszku nerkowym. Ponadto to wysokie ciśnienie tętnicze, takie mierzone na ramieniu, również powoduje wzrost ciśnienia w kłębuszku nerkowym. A w efekcie dalszym dochodzi do uszkodzenia kłębuszka, do jego stwardnienia. Ten kłębuszek nerkowy niestety przestaje właściwie funkcjonować. Obecność białka w moczu jest zatem wskaźnikiem uszkodzenia nerek. I u chorych na cukrzycę jego wystąpienie jest jednym z czynników służących do rozpoznania jawnej nefropatii cukrzycowej. Jest to na tyle ważne, że średnio po 8 latach od tego momentu może dojść do rozwoju terminalnej niewydolności nerek. Jakie są możliwości prewencji nefropatii cukrzycowej? Od momentu rozpoznania cukrzycy ważnym elementem zapobiegania nefropatii cukrzycowej jest zatem dobra kontrola metaboliczna cukrzycy. Niezależnie od stopnia zaawansowania nefropatii, ważne jest dobre wyrównanie ciśnienia tętniczego oraz skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych. Ważne jest też leczenie zakażeń układu moczowego. Jakie są zalecenia dietetyczne? W postępowaniu dietetycznym u chorych na cukrzycę z prawidłowym wydalaniem albumin z moczem należy unikać potraw o dużej zawartości białka, w tym białka pochodzenia zwierzęcego. U chorych na cukrzycę powikłanych mikroalbuminurią należy ograniczyć spożywanie białka do 0,8 g na kilogram masy ciała na dobę. Takie szczegółowe zalecenia dietetyczne poda Państwu zawsze pani dietetyczka. U chorych z mikroalbuminurią i nadciśnieniem tętniczym należy dodatkowo pamiętać o konieczności ograniczenia ilości soli w diecie. A jak to zrobić? Zaleca się niedosalanie potraw, unikanie słonych potraw i preferowanie potraw gotowanych. No, u osób z otyłością należy koniecznie dążyć do zmniejszenia masy ciała oraz też zaleca się zmniejszenie spożycia alkoholu. Natomiast u osób z mikroalbuminurią, nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami lipidowymi dodatkowo należy zmniejszyć spożywanie tłuszczy nasyconych, ograniczyć cholesterol w diecie, unikać produktów o dużej zawartości tłuszczu, takich czekoladek, ciastek, preferować spożywanie oleju roślinnego, uwzględniać w diecie wielonienasycone kwasy tłuszczowe. I takie przestrzeganie zaleceń dietetycznych ma na celu spowolnienie progresji nefropatii cukrzycowej. Jakie są możliwości leczenia nerkozastępczego? Natomiast chorych z zaawansowaną nefropatią cukrzycową należy zawsze konsultować nefrologicznie. Doświadczony nefrolog oceni funkcje nerek
i zaleci odpowiednie postępowanie terapeutyczne, tym uwzględni w przyszłości właściwe leczenie nerkozastępcze. Należy podkreślić, że u chorego na cukrzycę leczenie nerkozastępcze rozpoczynamy nawet wcześniej niż u chorych na nefropatię niecukrzycową. Jakie są metody leczenia nerkozastępczego? Jest to dializa, hemodializa, dializa otrzewnowa, dostępna dla wszystkich pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego. Przeszczepienie nerki. Mówimy często o przeszczepie wyprzedzającym, jeszcze przeszczepie przed okresem dializ, jak i o przeszczepie nerki po rozpoczęciu dializ u pacjentów. Podsumowanie. W celu prewencji i leczenia nefropatii cukrzycowej ważne jest wczesne wykrywanie cukrzycy i dobre wyrównanie, skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego oraz dobre, właściwe leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej, tym właśnie podwyższonego cholesterolu.